Patrz, tam nie na drzewie, widzę. Patrz, widzisz? Nie. To kameleon! Tu skoczył! No tu, przy drzewie! To jest kameleon! Kameleon? No. Co ty gadasz? Ale ma różę głową fajnie. Wielkie to jest! No i to jest chyba ten francuski ogród od razu. Ale ładnie. No. Ale czad. Tam jeszcze długo się ciągnął. Z tym przyszpitką proszę tu przyłożyć rękę i zobaczę. Jakieś pytania? Jakieś pytania chce pan? Proszę mi powiedzieć, jaka będzie dzisiaj pogoda wieczorem? Będzie ciepło. I będzie ciemno. Będzie ciemno. Czy poznajecie te dwie szalone dziewczyny? Emma, jak chcesz zaprosić gości, którzy cię oglądają i podziwiają, żeby zobaczyli kolejne atrakcje w Nonknucz Tropical Garden? Duże zwierzę, piękne kotki, mięciutkie. Można zrobić z nimi zdjęcie za 20 batów, a także dużo wielkich dinozaurów. I? Wiele różnych roślin, które możecie zobaczyć, a także parę świątyń. Dokładnie, nawet pomodlimy się w jednym z pawilonów i zrobimy krótkie przepowiednie. Emma Wróżbitka przekaże nam kilka ciekawostek odnośnie przyszłości. Weszliśmy do Muzeum Samochodów. No, fury stoją. Różne. Czy to muzeum? Ja wiem. Nie wiem, czy to muzeum. W każdym bądź razie, no to akurat by się zaliczało do muzeum. Jeszcze tam na dole jakieś też... Pod nami są jakieś samochody, ale nie wszystkie są z muzeum. Subaru, Hondy, co to? Lotus. Tutaj taka fura. No, Renault. A takie ciekawostki. Warszawka. O kurde, tutaj podniesione, pokazane jak to wygląda. Nieźle. Ford. O kurde, to bym nie powiedział, że to Ford. Okej, a tutaj co? Stacje benzynowe. Jakaś wymiana olei. Nie, galon, no to benzyna. Dystrybutory. No taka ciekawostka. Poligaz. Tutaj jeszcze takie mini z przyczepką. Patrzcie. Z przyczepką. Hak. Jest. Wszystko jest. Elegancko. Tu jeszcze taka fura jakaś. Kładem chyba, żeby tutaj do słoni podjechać i ich nakarmić albo coś po parku. Tam też taka mała fura z bagażnikiem. Tu jeszcze kilka różnych fur. Chcesz wykot? Co ty gadasz? Chcesz zdjęcie z fotem, masz obojczyć. Taka foto 20 batów. Dajcie tam 20 batów. No ja wrzuciłam. A, wrzuciłaś. Co tam, też jakiś? Chyba dobrze jest. Co za koty. Ja tam myślałam, że to jest sztuczny. Ale żyje. On chyba jakiś naćpany jest, bo się... No i mamy kolejne żywe zwierzaczki. Emma, co to za zwierzaki? Sarenki? No coś takie sarenko-podobne na pewno. Ale kurde, takich tutaj niedużo. Ogólnie są na świeżym powietrzu, a i tak tak śmierdzą, że aż nieprawdopodobne, jakbyśmy w jakiejś stajni byli, a nie na świeżym powietrzu, na podwórku. To się coś stało znowu. No, tej coś tam się wydarzyło. Z raciczką, no. A już coraz bliżej jesteśmy Doliny Dinozaurów. Już jednego stąd widzę. Szyja, patrz jak mu tam wystaje. Emma. W kamerze chyba nie widać, ale jest już przed nami jeden. Chodź, jakaś szczurka długa. Gdzie? Tu, czy to kameleon? Gdzie? Tam nie na drzewie, widzę. Patrz, widzisz? Nie. To kameleon! Tu skoczył! No tu, przy drzewie! To jest kameleon! Kameleon? No! Co ty gadasz? Ale ma różę głową fajny! Ja cię...
Ale słodziutki. Tak na żywo? Na żywo kameleony biegają po drzewach w Tajlandii? No w parku. Patrz, a tam pod spodem to jest jego coś, czy to jakaś glizda? To chyba glizda. On zaraz ją zje. No. No. Ale słodki jest. Uciekła się bajka. No. A to ciekawostka. Jakieś kameleonowate jaszczurki. Pingwiny. A tam kotkom widziałem 40 dałaś tipa, co? Tak. Łącznie. I w ogóle tam, gdzie były auta, to były też koty. Śmiesznie. No. Koty wśród aut. No. To są rysie. Dobra, rysie? Chyba idziemy na górę, nie? Chyba na górę, bo na dole gorąco. Chodźmy. Ale tam też może być coś fajnego na dole. Tam jaki wielki aligator. Tego, co chyba tam zawsze smażą przed tym, przed galerią. Też jakaś wielka kafejka, restauracja przed nami. No ale to już gdzieś tutaj wchodzimy właśnie do doliny dinozaurów. O, fajnie, że są schody. Można wejść na górę. Jest cień przynajmniej. I jakoś tam można po górze spacerować. Też żuki tamto? Kurde. Patrz, to tam są chyba te. Co? Te takie, co się wbijają i co se skrywają. No nie wiem, nie wiem. Kleszcze? Kleszcze? Co to jest? Żuk, bo ja też oglądałam, jak gryzą pana. Tak? Tak, no to patrz, no to są żuki. Tak? No. To może są samce i samiczki. Te chyba walczą ze sobą. Chyba tak. No bo to jakoś są to jakieś pancerniki czy jakieś, nie? Cholerka wie. To jakieś te dema, to są jakieś pluskwy, czy ja nie wiem co to. No tak jak pluskwa. Tam jest napisane co to jest. Cotton Harlequin Bug. Jaka jaszczurka tam, koło tego żuka na dole. A no, to jaszczurka, to wiewiórka, czy co to no, jest? No, mówiłam, że wiewiórka. Jaszczurka powiedziałam. Wiewiórka tam. No. Kurde, ale jaka kolorowa jakaś taka. No, ale bardzo ładna. To chyba z tych zebrowatych. Ale to jakieś dziwne stworzenie. No, bardzo dziwne. Mają takie puszyste ogony. No, to takie jaszczurko wiewiórka było. Żywe coś biegało tam. Nie wiedziałam, że szkole zwierząt tutaj spotkamy. I to jeszcze żywych. No. A tam do góry? Patrzcie, tam tak można gdzieś wysoko wejść. Idziemy jeszcze tylko tam zerknąć, czy już nie? Czy idziemy na te dinozaury? Nie, tak, nie idziemy na te dinozaury. Ale to może być coś ciekawego. Chodź, tam jest. Chodź, zobaczymy, może stąd się w ogóle da dojść też do dinozaurów. Tam jakieś coś latającego. Co to? Chyba osy. Nie wiem, co to. Ja ostatnio miałam takie zajęcia o pszczółkach i osach i to są osy. O, tu już stąd będzie fajna wieża obserwacyjna do dinozaurów. Już je stąd widzę. Czekaj, nie, tu idziemy na chatkę. Zaraz zobaczycie dolinę dinozaurów. Tylko dziki trzeba uważać. Co? No i to jest chyba ten francuski ogród od razu. Ale ładnie. No. Ale czad. Tam jeszcze długo się ciągnął. No, bo tam jest aleja dinozaurów i tam można jeszcze iść tą aleją, tylko że tam już, kurczę, nic za wiele później nie ma. I się trochę nałazimy, a... To nie wiem, czy my w ogóle chcemy jeszcze pójść do tych dinozaurów, skoro już stąd widzimy. No, ale czad. No, a jakie tamte są długie. Ale fajne. To są, kurde, nie pamiętam, jak one się nazywają. Nie wiem, ja nie jestem znawcą dinozaurów. To są te takie roślinożerne chyba, one są chyba niegroźne, bo mają takie długie szyje i one tam jedzą drzewa i liście i tak dalej, ale... Ale jak się nazywały, to mogą tylko znawcy napisać w komentarzach. Ale to chyba jakiś lądy, bo to się w Egipcie w Londynu. Może. Nie wiem, zobaczyć. Co, Emma, powiesz o tych ogrodach? Bardzo fajne. Bardzo, nie? Pamiętajcie dwie rzeczy. Weźcie jakiś sobie wiatraczek albo wachlarz i czapkę. Chociaż jak się chodzi pod tymi tutaj deszkami, to i tak jest dobrze. Ale niektórzy mogą też więcej zwiedzać, na przykład tu, no to tam nie ma w ogóle cienia. Ale kurde, szkoda, że ta muzyka gra. Jakaś taka tam tu śpiewa głośno z głośnika. Niepotrzebnie, bo tam słychać te dinozaury, odgłosy dinozaurów. Ja bym wolał te głosy posłuchać. A widoki są, no, niesamowite.
z Harry'ego Pottera, sowy? Tam to są takie białe. A sowa ostatnio była fajna na markecie, nie? Taka wielka sowa. Ogromna. Kto oglądał film o Night Market Jumpiem, to widział sowę. Patrz, jak tutaj ten jeden trzyma małego pysku drugiego dinozaura, no. I jest jego dziecko. Mhm. No, to jakieś pływające. Ale czat, ale czat. Ale z drugiej strony też piękne widoki. Rzeczka przepiękna płynie tutaj przez taki mały park z palmami. I taki most piękny. I tam jeszcze znowu jakiś taki stawik. No kurczę, coś niesamowitego. Być tutaj na żywo jest naprawdę jeszcze pewnie 100 razy lepiej niż oglądanie przez kamerę, ale i tak fajnie, że chociaż można to nagrać. Krokodyle żyły w czasach dinozaurów. Chcieliśmy sobie zrobić tutaj zdjęcie, ale niestety się nie udało, no bo jest taka ekipa, chyba Chińczyków, wielka. Stoją pół godziny, po jednym zdjęciu sobie pstrykają, tam jeszcze z 10 osób czeka w kolejce. Także odpuszczamy i idziemy dalej, ale na żywo naprawdę te dinozaury tutaj robią mega wrażenie i w ogóle te ogrody i cały ten park to jest po prostu coś wyjątkowego. Mega miejsce, naprawdę. Co to za buddyści? Buddyści byli przed chwilą. O, ale dźwięki. Dźwięki piękne. No, to każdy dzwon inaczej dzwoni. To jest dopiero dziwne. Wyglądają wszystkie tak samo. A to pierwsza sprawa... O kurde, o tym głośno. A druga sprawa to jest taka, że cholera, tam był Boisan Garden i nie wiem, czy będziemy w stanie do niego teraz wrócić. A chciałem go zobaczyć. Tutaj na przykład na środku jest takie chyba to drzewo bonsai. Teraz na środku. Kurczę, ale się kłuką. No i co? No i tyle tam ładnych drzewek. I chyba ich już nie zobaczymy z bliska. Chyba, że jeszcze nam się uda jakoś wrócić. Tymczasem podziwiamy jeszcze z innej perspektywy French Garden i Dolinę Dinozaurów. Tu jest jakaś angielska alejka prowadząca. O, tutaj, przy takich pięknych krzewach, obciętych elegancko, do, kurczę, Buddy, gdzieś tam, na wprost. No, ale niestety już tam nie poszliśmy też. Ogólnie to i tak jest tak tyle wrażeń, tyle atrakcji, że mega, 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 mega. Tam właśnie, o, przycinają panowie te drzewka. Bonsai. Cholerka. Że nam to jakoś, ale w sumie zaraz to będziemy szli gdzieś w lewo, to jeszcze zobaczymy z bliższa. Chciałem też powiedzieć, że dużo Hindusów tutaj ogólnie jest, no bo to w sumie też ich taka religia, no Budda i właśnie te wszystkie słonie i te wszystkie takie wielogłowe jakieś tam coś, to właśnie wszystko z Indii ogólnie głównie pochodzi, tak najbardziej chyba się to tam narodziło. I te postacie wszystkie i chyba z tego właśnie względu jest tak dużo tutaj Hindusów. Gdzie by się nie popatrzyło, to jest ich tutaj pełno. No i tam właśnie jeszcze jest ta piękna taka świątynia z takimi pięknymi schodami i takim złotym wejściem do świątyni. I na środku Budda. Patrz, jakie tam ślina fajnie z niebieską tą... No.
z grupą. Gdzie? Po lewej, tam o. Dobra, przejdziemy się jeszcze kawałeczek, dosłownie tylko tą angielską uliczką, żeby wejść do tego pawilonu, zobaczyć co tam jest. A przy okazji jeszcze tutaj zrelaksujemy się trochę w tych, przy tych pięknych widokach. Emma, ściągnij buty. Dobra, idź, idź, tam wyżej. O, bo tu jeszcze mogą być przy okazji piękne widoki. Ale już dzisiaj i tak było tyle pięknych widoków. Dobra, stuknij w dzwona. O, ten to ma takie, powiem ci, melodyjne dźwięki. O, Emma. O, tu jest Stone Age. Tak, bliziutko. No i świetnie. Ale wszystko jest mega odzorowane i po prostu wszystko na żywo wygląda czadowo, naprawdę. Wydanie 100, jakieś 10 zł za 3 bilety nasze to jest jedna z lepszych inwestycji, jakie tutaj zrobiliśmy na zwiedzanie jakichś różnych rzeczy. Bo ten park tutaj cały to jest naprawdę coś wyjątkowego i wartego do zwiedzenia, no bo takich atrakcji, tak wielu atrakcji w jednym miejscu to jeszcze nie widzieliśmy nigdzie, także warto, warto. Na tle Stone Age. Jestem przeszbitką, proszę to przyłożyć rękę i zobaczę jakieś pytania. Jakieś pytania chce pan? Proszę mi powiedzieć, jaka będzie dzisiaj pogoda wieczorem? Ciepło. Będzie ciepło. I będzie ciemno. Będzie ciemno. Tak. Wieczorem jeszcze będzie ciemno. Jeszcze jakieś pytania? Ile będę miał lat za rok, jak teraz mam 38? 39. O, co za pani dobra wróżbitka. Jeszcze jakieś pytania? Nie. Dobrze. Tam proszę na piwek rzucić. Tam są jeszcze jakieś pieniądze. Nie wiem, co to za pieniądze, ale jakieś tam. Proszę mi tu rzucić. Już wrzucałem. Że co proszę? Pomodlić się tutaj. Gdzie? Klejka się tutaj. Na tym, tak ręce i mówisz, co mówisz. Proszę siadać. Znaczy, kręknąć. Tak o. Tak? Teraz ręce złożyć. Ręce złożone. Chociażby tak o. Okej. Tak o. I głową w dół. Tak. I teraz powiedzieć, co się chce. Ale nie mamy kadzidełek. Ja nie trzeba kadzidełek, wystarczy się pomodlić. Ja tutaj daję się kadzidełka albo świeczki. Ja tutaj nie trzymam serduszku. I tutaj się wbija takie na patyczkach. Tym proszę podzwonić jeszcze? Tym jeszcze się podzwonić? Na szczęście. Na szczęście? A to na szczęście? O, to tak, cholera. Cholera, już nie wiem czym. Wszystkim naraz. Pan. Tu. No tak jakoś. No jakoś tak. A tutaj tego już nie ma z tej strony. O, a tu jest o tak dzwoni. Mister Budda. Wiesz, jak to się robi, panie? Odpoczywa pod drzewem. Wiesz, jak to się pan robi? Tu wkładasz palca. Dobrze. Dziękujemy. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzach dinozaury. Okej, jesteśmy bardzo blisko tych drzewek bonsai, ale już tam na dół jednak nie będziemy schodzić. Ale tutaj na samiutkim środku zrobili takie najładniejsze drzewo, które ma tutaj reprezentować chyba te bonsai. I jeszcze płynie sobie taka rzeczka. Jest bardzo miło, ładnie i przyjemnie. Muzyka gra, choć jej to akurat by mogło nie być. No i tak one tutaj sobie rosną i wyglądają. Nong Nuch Tropical Garden. Niesamowity park. Wiele zwierząt. I prawdziwych, i tych sztucznych. Wiele różnych przepięknie odzorowanych ogrodów. Francuski, włoski. I naprawdę wiele, wiele, wiele ciekawych rzeczy i atrakcji. Przepiękne kwiaty, orchidee. I wiele, 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 wiele innych atrakcji. Słonie, nie słonie. Także zdecydowanie polecamy to miejsce.
trzeba to zobaczyć. My bierzemy taksi, tuk-tuk i spadamy do domu. Pamiętajcie, że jeśli jesteście w Pattaya, to koniecznie wpadajcie do Nong Nooch Tropical Garden, bo warto, naprawdę warto przyjść pospacerować i zwiedzić to miejsce, bo jest wyjątkowe. I te serduszka Was tutaj zapraszają. Patrzcie, tu Wam chcę jeszcze pokazać. Są takie palmy i one kosztują 50 batów. To jest jakieś niecałe 6 zł. 5,90. I słuchajcie, no i to są takie duże kwiaty. Jak można za 5 coś sprzedawać takiego dużego kwiata? No, Tajlandia tutaj znowu nam pokazuje, że są rzeczy, które można kupić po prostu w bardzo dobrych cenach. To jest pierwsza sprawa. Tutaj mamy też jakieś takie wielkie drzewka. Zobaczcie, jakie duże. I one są po jakieś 18 zł. To też jest chyba, wydaje mi się, bardzo dobra cena. Tu mamy kolejne po 12 zł. Zobaczcie, jakie duże. Fajne też jakieś tam rzeczy. Tutaj po ile te palmy takie jakieś? Po 50 batów, czyli znowu 5,90 za takie duże, fajne drzewka. Tutaj mamy po 100 batów, czyli jakieś tam niecałe 12 zł za te. Tutaj to pokazywałem. Tutaj po 50 batów, czyli 5 coś za takie duże, naprawdę duże, wyrośnięte drzewka. Po 50 batów, czyli jakieś 6 zł za takie drzewko. To tutaj wystroić sobie ogród drzewkami, no to by nie było duże, kosztowna sprawa. Po prostu też 50. Po 50 batów, 100 batów, dużo różnych drzewek. Tutaj 150. No, bonsaje po 350. Tutaj takie też jakieś wielkie coś za 150, czyli tam jakieś kilkanaście złotych, 17, 18, 19 złotych za takie wielkie drzewko. Tam też po 50 batów. Naprawdę można tutaj sporo powybierać różnych kwiatów, roślinek w bardzo dobrych cenach. Kwiatek idealnie wymierzony na wielkość bagażnika od samego początku do samego końca. Pokażemy Wam później w domu. Za kwiatka zapłaciliśmy 10 zł, jeszcze za kaktusa 2, także takie zakupy. Kaktusy Wam pokażemy, bo to są takie kaktusy, które mają już taki, ma taką kwiatuszka, tylko że on jeszcze nie jest rozwinięty i chciałabym bardzo uhodować takiego kaktusa z takimi, no, kwiatuszkami. Także na to musicie jeszcze chwilę poczekać, aż wrócimy do domu. Dzień dobry. Tutaj jest mój piękny kaktusik, taki ładny. Tutaj już mu kwiatuszek rozkwita trochę. Jeszcze nie jest do końca rozkwitnięty, no ale jakoś żyje. To są zakupy zrobione w Nong Nooch Tropical Garden. Tak. To są właśnie te kwiatki, które wieźliśmy w skuterze. Przywieźliśmy je do domu i tak one obecnie wyglądają. To jest kwiatek Emmy. I chcę jeszcze powiedzieć, że jeden odpadł. Jeden odpadł? Tak. Bo takie dwa były? Takie kwiatuszki? Trzy były, tylko że jeden odpadł już tam na miejscu, a drugi u nas w domu. Tak? Ja to nawet nie wiem tego, tej historii nie znam. No bo ten, bo to już było tam i ty jeszcze nie patrzyłaś na tego kaktusa i on już odpadł. Ale ten za to trzyma się bardzo dobrze, ten kwiatek, i powiem Ci, że już mocno się rozkwit, bo to jest dwa dni później i widać bardzo, jak ten Twój kwiatuszek się tutaj bardzo rozwija na tym Twoim kaktusiku. I chcę jeszcze pokazać coś takiego, ja nie wiem co to jest, ale jak ktoś wie co to jest, to niech napisze w komentarzu, bo nie mam pojęcia co to. No właśnie, to jest taki jakby kwiatek, drugi... Kwiatek, ale ma kolce. No właśnie, to jest taki kwiatek, ale tak jakby miał kolce, to nie to wiemy, czy to jest taka tak szczepka kaktusa, czy co to jest? To wygląda tak samo jak to, tylko że to jest małe, to jest duże. Powiedzieć jeszcze, że tutaj jest takie różowe. A, tutaj jest w ogóle no takie różowe. A im bardziej się w tą stronę obraca, to tu jest bardziej zielone. No właśnie, tu jest bardziej zielone, no. Też taka ciekawostka. Napisać w komentarzu, od czego to zależy i na przykład dlaczego tak jest. No właśnie. I tu jest w ogóle taki ten kwiatek, on jest taki, kurde, jak te wszystkie rośliny z Tajlandii. One są jakieś wszystkie takie twarde. Twarde i w ogóle to jest trochę jak taka skóra czegoś. No, skóra aligatora. Albo taka skóra, jak się ma na torebkach albo na płaszcz. No, potrzebujemy jeszcze tylko kupić doniczkę ładną, bo na razie jeszcze nie mamy doniczki. Ale ozdobiłam tutaj tak ładnie takim kątem. No, ale to i tak trzeba zmienić doniczkę. I tutaj jeszcze jest drugi nabytek. I jeszcze ten się zmieścił do skutera. Drugi kwiatek domowy, tylko wyciągnęliśmy go na chwilę na balkon, żeby nagrać filmik, żeby było jasno. Ten kaktus mój nazywa się Spike. Spike. Tak. Spike. I tutaj ten kwiatuszek, on ma podobne takie liście do bananowca i dlatego się nazywa bananek. Bananek? Tak.
To jest bananek i to są kwiatki wewnętrzne, takie do domu. I tu już ma też szczepkę. Ten też już ma szczepkę. I ten jest taki większy. Taki zielony, duży, ładny. I jest w moim wiaderku, bo no, też i chwilowo też jest w wiaderku, bo jeszcze też nie ma doniczki. No, ale już są w drodze. Doniczki już są w drodze, więc za niedługo będziemy mieć doniczki. No i będą ładnie wyglądać. Co? To jest takie plastikowe tego liście. No właśnie, ten kwiatek też jest jakby sztuczny i też taki twardy. Plastikowy, tak. Są wyjątkowe te jakieś te rośliny tutaj w Tajlandii. To jest taki plastik taki. No ale nie połam, bo przecież to żyje. Żyje? No żyje. No także te kwiatki tutaj są jakieś takie twarde, te liście. Tak jak te palmy tam, co mówiliśmy, że takie jak harmonijka i w ogóle takie twarde, to tak samo te liście też są tutaj takie twarde w tych kwiatkach. No i są co no tyle twarde, to mają taką po prostu... Taką strukturę dziwną, no, jakąś. Taką strukturę jak plastik. No, jak plastik. Jak to wiaderko. Takie dziwne, ale no... No i takie dwie roślinki. Jeszcze raz tylko przypomnę, ta kosztowała jakieś 10 zł, taki kwiatek. A tam 11 dokładnie. A ten kosztował około tam 2-3 zł, tak? Jakoś tak, mniej więcej. No i takie śmieszne trochę ceny, no i już, ale śmieszne kwiatki, śmieszne ceny. Ma fajne kamieczki, tutaj mu trochę odsypałam, bo mu się wysypały podczas jazdy na skuterze i tutaj mu wsypałam. I tutaj ma suchą ziemię, bo nie można go dużo podlewać. Jeśli podobały Wam się nasze kwiatuszki, to napiszcie w koniec nie w komentarzu, będzie im bardzo miło. A jeśli nie oglądaliście drugiej części, to koniecznie kliknijcie film, który wyświetla Wam się z prawej strony.